Witam wszystkich, aby kontynuować rozważanie listu do Hebrajczyków. Tak sobie pomyślałem, że być może niektórzy z Was, którzy przychodzicie tutaj w miarę regularnie, zastanawiacie się, po co ten autor listu do Hebrajczyków? Tak trochę można dojść do wniosku, tak filozoficznie, tak logicznie coś stara się, tak sucho, tak bez jakiegoś szczególnego widocznego namaszczenia tłumaczyć tym ludziom. Im się tego nie chce słuchać, to ich karci, mówi, że są niedojrzałymi i tak dalej. I grozi. I nie doszliśmy jeszcze do najważniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiaj jedną z nich będziemy mogli zauważyć i o niej będę chciał coś powiedzieć, o jednym z tych ważniejszych powodów, dla których to ma sens, co autor czyni. Szczególnie to ma sens w stosunku do tych ludzi, do których to zostało skierowane. On nie pisał tego do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. On pisał do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy mieli swoje przywiązania tysiącletnie do swojej religii, do swoich zasad, które zostały przecież określone przez Boga, nadane przez Boga i w pewnych momentach ich środowisko, ich rodziny, które nie poszły za tym nowym głosem ewangelizacji, mówią, słuchajcie, ale przecież to nie jest tak, że nagle, naraz wszystko trzeba zostawić i tak dalej. A co przez te 1000 lat? Czy tam Boga nie było? Czy Mojżesz nie rozmawiał z Bogiem? Czy Abraham nie rozmawiał z Bogiem? I tak dalej, i tak dalej. Jezusowi to zarzucano, mówiąc, ojca mamy Abrahama, nie? A im wtedy powiedział bardzo ostro, Abraham nie jest waszym ojcem. No więc wydawać by się mogło, że to jest troszkę jak gdyby na wyrost, ale ktoś powie, no dobrze, no ale my jesteśmy chrześcijanami. W większości, mam nadzieję, z pochodzenia pogańskiego, więc to tym bardziej nie dla nas. No nie wiem, czy tak do końca, czy wielu z nas też nie wywodzi się z tysiącletnich kościołów, religii, które kształtowały postawę naszych przodków, naszych pradziadków, dziadków. No może niektórzy tutaj, szczególnie w Ustroniu, no to troszkę krócej. Może ta 400-500-letnia historia, ale to też już kawał drogi i to też pewien szmat przyzwyczajeń, jakichś tradycji, z których trudno się jest czasami oderwać i tego. Ja wiem, co mówię. Ja przecież, wiecie, jestem urodzony w Ustroniu. Moje pochodzenie to oczywiście jest luterańskie. Nawet niedawno zostałem zaproszony na, niby to miało być 50 lat konfirmacji, a było 52. W każdym razie poszedłem, bo myślę, dlaczego? Jeśli będzie szansa, złożę świadectwo, co się stało, że po prostu nie jestem w tym kościele. Tak czy inaczej, mówiąc to, co mówię do was, chcę po prostu powiedzieć, że po części dzielę się tym, co również przeżywam osobiście, co zauważam osobiście. Bo z drugiej strony to jest tak, że przyjmując Ewangelię, czasami odnosimy wrażenie, że powinniśmy wszystko przekreślić i wyrzucić. Ja często młodym, nawróconym ludziom tłumaczę i mówię, słuchajcie, jedynym kościołem, jedynym religią w naszym kraju, która wierzy w te podstawowe, fundamentalne prawdy Ewangelii, w które my w Kościele Zielonoświątkowym wierzymy, jest Kościół katolicki. No bo jeśli powiem tak, że wierzą w Trójce, czyli w Boga Ojca, że wierzą w Jezusa Chrystusa, że wierzą w Ducha Świętego i Jego chrzest, to bardzo niewiele jest takich, no, tych, które są ewangeliczne, które się powstają gdzieś teraz, nowe, też się do tego przyznają, ale z tych tradycyjnych kościołów? Absolutnie nie. To, że rozumieją pod tym zupełnie coś innego,
No to jest inna sprawa, ale wierzą w to. Dla katolika nie jest problemem przyjęcie informacji, że Duch Święty jest obecny, że Ducha Świętego można przyjąć. Przecież mając kilka lat idzie do bierzmowania. A czym jest bierzmowanie? Jest przyjmowaniem Ducha Świętego. Także to jest po prostu coś. A więc nie można wszystkiego przekreślić. A popatrzmy na luteran. No, dla mnie przede wszystkim to było to, że nie elementarz, nie żadna inna książka, a Biblia stała się podstawą, że nauczyłem się czytać. I to jeszcze czytać, owszem, polską wersję, ale napisaną w gotyku. I zanim poszedłem do szkoły, potrafiłem biegle czytać Biblię w gotyku napisaną, no bo nauczyłem się tego jeszcze mając powiedzmy tam 5 lat czy 6 i cieszę się z tego, że Boże Słowo było fundamentem. Cieszę się również z tego, że wychowany w takim właśnie luterańskim domu byłem wychowany nie słysząc żadnych bajek. Ja nigdy nie słyszałem w domu od mamy czy od mojej babci jakiejkolwiek bajki. Wiecie, jak poszedłem do szkoły i ktoś tam mówił o czerwonym kapturku, to ja robiłem wielkie oczy. Nic nie wiedziałem na ten temat. Pojęcia nie miałem o jakiejś Królewnej Śnieżce czy coś. No, byłem zupełnie wylogowany z tej sfery. Natomiast gdyby mnie zapytać o historię Starego Testamentu, o proszę bardzo, byłbym w stanie wytłumaczyć wiele rzeczy, nawet podział Królestwa Izraelskiego na judzkie i izraelskie, wymieniać królów wszystkich po kolei, który był takim dobrym do naśladowania, a który był zły. To nie było dla mnie problemu w wieku szkolnym. Dzisiaj muszę sobie niektóre rzeczy przypominać. Także chciałbym uczulić na to, że coś zostawiamy i idziemy za tym, co Boże Słowo nas uczy, wcale nie musi do końca przekreślać tego, co było w naszym życiu, z czego wyszliśmy. I autor, jak zdążyliście zapewne zauważyć, listu do Hebrajczyków nie przekreśla i nie ignoruje, nie każe im wymazać z pamięci Mojżesza, wymazać proroków, wymazać Jozuego, wymazać wiele innych faktów. Ale prowadzi ich do tego, aby zobaczyli konieczność przejścia do tego, co jest nowe, co się stało dzięki kolejnemu punktowi Bożego planu, który zrealizował w Jezusie Chrystusie. I dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy również nie traktowali siebie, swojej wiary jako coś, że my teraz odkryliśmy całą prawdę Ewangelii, a ci wszyscy pozostali to po prostu niewiele się znają i tak dalej. My teraz możemy im pokazać. Ja wolę być odrobinę pokory, mieć w sercu i szanować pewne rzeczy, które są. Na przykład taką wartością, którą niestety zaniknęła też już w znaczącej mierze, to było szanowanie autorytetów. Dzisiaj przykro, że nawet Kościół dzięki swojej niestety postawie, mówię o tradycyjnym kościele, tradycyjnych kościołach, nie zasługuje w wielu przypadkach na to, żeby był szanowany. I młodzi ludzie przestają go szanować. Ale wiecie, utrata autorytetu, utrata tych filarów takich, na których można się opierać, to jest bardzo niepokojące zjawisko, jeśli chodzi o społeczeństwo, o życie następnych pokoleń. To jest po prostu coś, co Jezus powiedział, jak owce nie mające pasterza. Dryfują za byle kim, za byle czym. Każda, nawet najgłupsza rzecz staje się po prostu jak gdyby atrakcyjną. A to, że prowadzi do zguby, do śmierci, do tragedii, to już inna sprawa. No dobrze, zrobiłem wstęp, a ja chciałbym przejść dzisiaj dosyć szybko nad dokończeniem sprawy, której nie dokończyłem zeszłym razem. Ta postać Melchisedeka, o którym mówiliśmy, którego autor przywołał ku pamięci,
Dlatego, że no, niezbyt wiele mówiono na temat Melchisedeka wśród samych Żydów nawet. Owszem, to jest zapisane w Starym Testamencie, ale tak jakoś jest to zawoalowane, że nie widać. Kim był ten Melchisedek? Mówiłem o tym, że oczywiście w tych dwóch miejscach tylko o nim jest wspomniane, w pierwszej Mojżeszowej, w 14 rozdziale 18-20 i w psalmie 110, że to jest król sprawiedliwości i że jego imię to z dwóch członów się składa. To też mówiłem. Mówiłem, że był królem w mieście Salem, czyli królem miasta pokoju. Był kapłanem Boga Najwyższego. Był kapłanem Boga Najwyższego. I tu chciałbym zatrzymać się na moment, aby uświadomić każdemu z nas. Abraham pojawił się na kartach historii około 2000 lat przed Chrystusem. 2000 lat przed Chrystusem. Potem, zanim się Izak urodził, minęło blisko 100 lat. Potem Jakub, potem Józef, wreszcie weszli do Egiptu, zostali niewolnikami, przebywali tam 400 lat i pojawia się Mojżesz, który ich wyprowadza. Czyli Mojżesz około 1400 lat przed Chrystusem. 600 lat minęło od momentu, kiedy Abraham spotyka Melchisedeka. Melchisedek już 600 lat wcześniej istnieje, funkcjonuje, jest kapłanem Boga Najwyższego, zanim Mojżesz namaszcza Arona i jego synów, żeby byli kapłanami, o czym czytamy w Księdze Mojżeszowej. To jest ważne, aby sobie to uświadomić, że to jest 600 lat wcześniej. A więc Melchisedek nie jest jak gdyby kopią kapłaństwa lewitów, lewickiego, ale jest to raczej naśladowcami, można by było powiedzieć, kapłaństwa, z funkcji kapłańskiej są lewici, są synowie Arona i on sam. Tak więc to jest ważne, aby mieć w swojej wyobraźni, że to jest 600 lat wcześniej. Pełnił te dwa urzędy równocześnie, co było przez całą historię ludzkości, nie tylko w Starym Testamencie, nie tylko dotyczące judaizmu, ale praktycznie w każdej religii. Egipt, wspominałem, bardzo pilnie strzegł, aby faraonowie nie mieli nic wspólnego z kapłaństwem, a kapłani nie byli dopuszczani do zarządzania państwem egipskim. I to było również, tak było w innych cywilizacjach starożytnych. Dalej, no, te ciekawe cechy, że wymienione jest, że był bez rodowodu. To właściwie jest zwrot, który może sugerować w Starym Testamencie, że nie wywodził się z linii Abrahama, że nie miał rodowodu. Po prostu nikt tego nie notował. Albo że w ogóle nie miał rodowodu, nie zachował się ten rodowód. I stąd no, taka ciekawe spostrzeżenia. I dlatego różne szkoły, różni bibliści utrzymują, że mógł być tylko objawieniem Bożego Syna w ludzkiej postaci, a więc jako zjawa pojawił się przed Abrahamem, który wracał po zwycięstwie, gdy pokonał trzech królów, którzy uprowadzili Lota i jego dobytek z Sodomy. Ten uwolnił Lota, odzyskał jego dobytek i jeszcze miał mnóstwo łupów, bo po prostu pokonał tych trzech królów. No i wracając do swojego domu, na jego drodze staje właśnie Melchisedek, który mu błogosławi w imieniu Boga Najwyższego. No więc niektórzy bardzo liberalni mówią, jeżeli miałaby to być postać fizyczna, no to musiał mieć ojca, musiał mieć matkę, miałby rodowód, a już to, że nie ma początku ani końca, no to wszystko zaczyna budzić. Nie chcę dochodzić szczegółów, to nie jest dla naszego rozważania istotne, chociaż powiem szczerze, że ja
przyjmuję dla siebie taki pogląd, który tu jest w ostatnim punkcie wymieniony, że był kananejskim królem, fizyczną osobą, który znał Boga. Jak go poznał, nie wiemy, to nie jest napisane, ale skąd Abram w Ur Chaldejskim wiedział, że Bóg Wszechmogący do niego przemawia, jak służył innym bogom? W jednym z miejsc Starego Testamentu jest, w Księdze Królewskiej albo Kronik jest użyte określenie, że Abram służył bogom, którzy za rzeką, czyli był w Ur Chaldejskim i służył tamtym bogom. I wtedy do niego przemówił Bóg Wszechmogący: wyjdź z tej ziemi, zostaw to wszystko i idź do ziemi, którą ci wskażę. Jak to doszło, że to słowo doszło do Abrama? Nie znamy szczegółów, ale wiemy, że doszło. Wiemy, jaki rezultat przyniosło. Dlatego też uważam, że ja osobiście przyjmuję ten ostatni pogląd, że był osobą fizyczną, że był kananejskim królem, który znał Boga i przestrzegał tego, co mu zostało objawione. Więcej, on został, choć jest tajemniczą osobą, ma bardzo wielkie znaczenie. Dlatego, że jako król Melchisedek wyszedł na spotkanie, przyniósł chleb i wino. Zwróćcie uwagę, chleb i wino są tymi elementami, które przynosi Melchisedek. Aaron i kapłani lewiccy nie przynosili chleba i wina. Oni przynosili ofiary i krew. A więc tutaj jest bezpośrednie przełożenie już do tego, co mamy w Nowym Testamencie. Mamy chleb i wino, a więc tutaj bardzo wcześnie, 2000 lat przed Chrystusem, już jest zapowiedź tego, co się pojawi, co będzie się działo. To jest bardzo, bardzo istotne. Więc wyniósł chleb i wino dla posilenia po walce, gratulując zwycięstwa Abrahamowi. Jako kapłan, bo to zrobił jako król, a jako kapłan Boga Najwyższego pobłogosławił Abrahamowi i wywyższył Boga, który obdarzył Abrahama zwycięstwem. Jakich określeń użył Melchisedek? Niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego, i błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. A więc to dotychczas, co tutaj przedstawiłem, jest tym, co Melchisedek przekazuje Abrahamowi czy Abrahamowi. Natomiast zobaczmy, co Abraham uczynił dla Melchisedeka. Abraham zobaczył, że ma z kimś niezwykłym do czynienia. I nikt chyba nie tłumaczył Abrahamowi, nie interpretował postaci Melchisedeka. Ale ten wziął i dał mu dziesięcinę. A złożenie dziesięciny było z wyrażeniem najwyższego hołdu, wielkiego szacunku i uznania. A więc kiedy w liście do Hebrajczyków o tym czytamy, a czytamy w 7 rozdziale, w 4 wersecie: patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. A więc Melchisedek, chociaż tak bardzo niewiele jest o nim w Biblii, nie jest postacią marginesową, nie jest marginalną, jeśli chodzi o zrozumienie czy o znaczenie tego, co Bóg przygotował dla ludzkości w swoim planie zbawienia. Dalej wyjaśnia później, że tym gestem ci, którzy dopiero 600 lat po nim zostali kapłanami, to jak gdyby tym gestem Abraham spowodował, że kapłaństwo lewitów złożyło już dziesięcinę i hołd, uznając wyższość jak gdyby kapłaństwa Melchisedekowego.
To jest po prostu tutaj w tych następnych wersetach 7 rozdziału przedstawione. Nie będę teraz tego całego tekstu nie czytał. A więc dalej tłumaczę, że bezsporna jest sprawa, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo, więc Abraham uznał wyższość autorytetu Melchisedeka i jego posługi. Popatrzmy dalej teraz, jak autor zaczyna porównywać to kapłaństwo Lewitów z kapłaństwem Melchisedekowym. Mówiłem już wielokrotnie, że w liście tym jest mnóstwo właśnie takich porównań. Dzisiaj też ich kilka będziemy mogli zobaczyć. A więc zobaczmy, jak kapłaństwo lewickie zostało ustanowione i wybrani zostali Lewici przez Boga. Nie inne pokolenie, tylko pokolenie Lewiego, z którego wywodził się Mojżesz, Aaron oczywiście, i tylko to pokolenie mogło wydawać, spośród nich można było wybierać kapłanów. Kapłaństwo Melchisedekowe zostało wybrane przez Boga. Melchisedek został wybrany przez Boga kapłanem. A więc jest też ta sama, jak gdyby, kwalifikacja tego kapłaństwa. Ustanowione przez Mojżesza i przejmowane na drodze sukcesji na podstawie zakonu. A kapłaństwo Melchisedekowe ustanowione przez Boga na podstawie przysięgi wierności. O tym w psalmie 110 możemy czytać w 4 wersecie. Kapłaństwo lewickie ma ograniczone w czasie swój początek i nastał jego koniec. A kapłaństwo Melchisedeka jest nieprzemijające. Ograniczone w swym zasięgu było kapłaństwo lewickie tylko do narodu izraelskiego. Natomiast kapłaństwo Melchisedeka miało zasięg powszechny, uniwersalny, dla wszystkich narodów. Ja nie wiem, jak się toczyła historia w Kanaanu. Nie badałem tam tych szczegółów, jeżeli w ogóle, no można ich trochę z nimi się zapoznać. Ale to, że Bóg doszedł do wniosku, że trzeba te narody wytępić, to oznacza, że nie było to tak zupełnie bez ich winy. Oni nie wiedzieli, o co chodzi i tak dalej. Zobaczcie, Melchisedek jest ich sędzią. Jest jednym z nich, wywodzi się z Kanaanu, jest Kananejczykiem i jest posłusznym Bogu, jest kapłanem Boga Najwyższego. Jak żyli ci pozostali, Biblia przekazuje nam, jak postępowali, jak żyli, i dlatego spotkało ich to, co ich spotkało. Dalej wracam do porównania. Kapłani byli też grzesznikami. Kapłanem z kolei według porządku Melchisedekowego jest król sprawiedliwości. Dalej, jeśli mówimy o porządku kapłaństwa lewickiego, no to widzimy, że kapłani też są grzesznymi ludźmi. Ale porządek Melchisedekowy wymagał, aby kapłanem był ktoś sprawiedliwy, a więc bezgrzeszny. Autorytet i służby opierał się na zakonie i sukcesji, a więc przechodziło to z pokolenia na pokolenie, czasami z ojca na syna, choć niekoniecznie zawsze. Autorytet oparty na, z kolei w kapłaństwie Melchisedekowym, ta służba przeszła na podstawie autorytetu opartego na relacji wobec Boga i mocy życia wiecznego. I kapłaństwo lewickie w Abrahamie uznało wyższość kapłaństwa Melchisedekowego, o czym mówiłem, i dlatego kapłaństwo Melchisedekowe błogosławi obecnemu i przyszłym pokoleniom bez ograniczenia, jeśli chodzi o nacje.
Dalej popatrzmy na kapłaństwo, dalszą część porównania, jeśli chodzi o kapłaństwo lewickie, jest tym razem już z kapłaństwem chrystusowym. Kapłaństwo lewickie nie było niedoskonałe, nie było w stanie wypełnić podstawowego celu służby kapłańskiej. Kapłaństwo chrystusowe zaś jest doskonałe. Przez kapłaństwo Chrystusa ludzie odzyskują społeczność z Bogiem. Dzisiaj, gdy będziemy mówić o służbie kapłańskiej, będzie to jeszcze bardziej uwypuklone. Kapłaństwo lewickie miało charakter fizyczny, cielesny, oparty na przepisach zakonu. Natomiast kapłaństwo chrystusowe ma charakter duchowy. Jest oparty na Bożej przysiędze, na Bożej obietnicy. Dalej, kapłaństwo lewickie było sprawowane przez wielu kapłanów. Tu mamy do czynienia tylko z jednym kapłanem. A śmierć kapłana przerywała jego służbę. Natomiast Chrystus żyje na wieki i pełni tę funkcję bez przerwy. Jeśli chodzi o służbę kapłańską, którą wykonywali lewici i Chrystus, autor w następnym rozdziale będzie starał się to wyjaśnić. A więc wniosek z tego jest taki, że Chrystus nie przyszedł, aby kontynuować lub usprawnić dotychczasowy system kapłaństwa lewickiego, które nie doprowadziło nikogo do doskonałości, ale przyszedł i przejął kapłaństwo według innego porządku. Nie mógłby zresztą zostać, jak już to mówiłem w zeszłym tygodniu, kapłanem według tego porządku lewickiego, bo nie pochodził z pokolenia lewitów. Po prostu podstawowy warunek nie spełniał. I Chrystus objawia się jako sługa nowego, więc przymierza. Wnioski. Porównując te systemy kapłańskie, autor listu do Hebrajczyków nie wprowadza jakichś nowych poglądów, ale uwypukla te, które były może pomijane albo poszły w zapomnienie, które były istotne w Starym Testamencie. Używa porównań i dosyć mocnych słów wobec fundamentów judaizmu, aby uświadomić adresatom, że to przeszłość. I tu znów na moment chciałbym zwrócić waszą uwagę. List do Hebrajczyków został napisany z całą pewnością w czasie, kiedy świątynia w Jerozolimie stała, miała się dobrze, sprawowana była służba kapłańska, składane były ofiary. Autor listu do Hebrajczyków, inspirowany przez Ducha Świętego, ośmiela się pisać tak daleko idący wniosek, że coś uległo przemijaniu, coś się skończyło, coś przestało już działać, bo pojawiło się nowe, skuteczne, dużo lepsze. Owszem, kilka lat później, po napisaniu tego listu, stało się to, co Jezus zapowiedział. Nie został kamień na kamieniu po świątyni i dlatego rzeczywiście ta służba kapłańska od tamtego czasu się już więcej nie pojawiła, bo rabini to nie są jak gdyby protoplaści czy kolejne jak gdyby wcielenia kapłanów. Rabini to są nauczyciele i oni nie muszą być z pokolenia Lewiego. Rabini, całe szkoły rabinackie pojawiły się wtedy, kiedy naród izraelski został uprowadzony do niewoli i tam powstawała, w diasporze powstawały synagogi, gdzie Żydzi się spotykali, aby czytać Stary Testament. No i ktoś im to musiał po pierwsze czytać, bo może nie wszyscy umieli, chociaż większość Żydów raczej umiała czytać, ale ktoś im to tłumaczył, na czym to wszystko polega i wprowadzał ich w zrozumienie tekstów, które były czytane w synagodze. I tą rolę przejęli nauczyciele, rabini.
Dalej autor uzasadnia przyczyny tych zmian systemu kapłańskiego i przymierza, wzywając adresatów do przyjęcia nowego przymierza i nowej służby, która się pojawia, służby kapłańskiej Jezusa. Gdy on mówi o służbie kapłańskiej Jezusa, to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia dla tamtych ludzi, wychowanych przecież w oparciu o służbę kapłaństwa lewickiego. Jest to po prostu dla nich wielce trudne. Ale też to jest trudne do zrozumienia, jeżeli się chce poprzestawać tylko na tych podstawowych rzeczach, że Bóg mnie kocha, że Chrystus umarł za moje grzechy i tak dalej, bo oni nie mogli się posunąć dalej. I dlatego to była taka powierzchowne ich nawrócenie. A autorowi listu do Hebrajczyków chodzi o to, aby oni zapuścili korzenie, aby nie było tego, że lada idea, którą gdzieś tam ktoś powie, czy posłuchają jakiegoś rabina, który będzie próbował obalać ten nowy trend, a wiadomo, że byli bardzo aktywni Żydzi, za apostołem Pawłem chodzili i ilekroć go nawet doprowadzali do tego, że o mało co nie został ukamionowany, że utracił życie, uciekał przed Żydami przecież, bo uważali, że on bałamuci ludziom w głowach i w związku z tym szli za nim, aby to jak gdyby prostować. I dlatego to jest bardzo trudne do przyjęcia, ale żeby to przyjąć, uwaga tychże słuchaczy musiała być skoncentrowana, a widocznie autor zauważył, że ci tam tak troszeczkę sobie z tym nie radzą i dlatego to, co mówiliśmy w 5 rozdziale i w 6, było tak dosyć mocne. To są te rzeczy wyższe. To są te rzeczy wyższe, które, do których mają się zwrócić, rozwijając swój poziom duchowy. Nie poprzestawać tylko na karmieniu się mlekiem, ale to są te rzeczy głębsze, te rzeczy, które nadają człowiekowi stabilności. W naszym przypadku to nie jest tak bardzo emocjonalnie, bo zazwyczaj emocjonalnie przeżywają ludzie nowo zrodzenie. To jest wielka radość, świat naraz w kolorach, chce się śpiewać, chce się skakać, jest się w wielkiej euforii. Różnie oczywiście ludzie przyjmują to, ale generalnie rzecz ujmując. Natomiast gdy przyjdzie pierwsze jakaś pokusa czy pierwsze doświadczenie, to z tej wyżyny to jest taki zjazd na dół i a czy to było prawdziwe, a może to tylko mi się wydawało i tak dalej. Ile to pracy i wysiłku trzeba znów. Natomiast chrześcijanin ugruntowany, którego fundament jest już taki mocniejszy w wierze, poprzez właśnie to, że zaczyna spożywać coraz to twardszy pokarm, nie tak łatwo go z tego wytrącić. Nawet emocje mogą być takie, że człowiek się czuje rzeczywiście powalony, ale za chwilę wstaje i idzie, bo wie, komu uwierzył i w jakim kierunku powinien podążać. To jest właśnie ta różnica, o którą rozchodziło się autorowi. Kontynuując dalej to kapłaństwo Chrystusa, chcę pokazać, że autor przekonuje, że Chrystus jest kapłanem, jakiego potrzebujemy. To jest kapłan, który jest nam dzisiaj potrzebny. Popatrzcie na te wersety 7 rozdział 26-28. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników. To nie znaczy, że grzesznicy nie mają do niego przystępu, tylko że on nie ma nic wspólnego z grzechem. Takie jest znaczenie tego słowa, tak przetłumaczone w tej wersji Bożego Słowa. A więc święty, niewinny, nieskalany, bezgrzeszny, wywyższony nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło syna doskonałego na wieki.
A więc takiego to potrzebujemy. Jest święty, jest niewinny, bez zarzutu, jest nieskalany, jest oddzielony grzeszników, jest inny niż grzesznicy, jest wywyższony nad niebiosa. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o na razie kapłaństwo Melchisedeka. Chciałbym, abyśmy teraz popatrzyli na służbę kapłańską. I tutaj takie trzy główne punkty. Kapłan sprawujący swoją funkcję w prawdziwej świątyni, stare i nowe przymierze, stary i nowy przybytek. Generalnie ujmując rozdział 8 i początek 9. Rozpocznijmy od tego pierwszego punktu. Kapłan w prawdziwej świątyni. Stary Testament sporo uwagi poświęca przedmiotom, zwyczajom, w szczególności tym, które związane były z kultem religijnym. Popatrzmy na ten tekst wiodący w pierwszych 6 wersetów. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tutaj tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Ten zaś objął o tyle znamienniczą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Przez chwilę przyjrzyjmy się bliżej temu tekstowi, co tutaj zostało wymienione. Chcę podkreślić, że nawet nie jakaś tam dokładna, wnikliwa znajomość symboliki Starego Testamentu jest konieczna, ale częściowe jej rozumienie bardzo uzmysławia człowiekowi dzieło odkupieńcze Jezusa Chrystusa. Trudno byłoby nam zrozumieć wiele aspektów dzieła Jezusa Chrystusa, Jego śmierci na krzyżu, Jego ofiary, po co to wszystko, czy Bóg nie mógł, na przykład gdybyśmy oderwali cały Stary Testament, moglibyśmy powiedzieć, czy Bóg nie mógł po prostu okazać miłosierdzie i powiedzieć, w porządku ludzie, było tak, ale robimy grubą kreskę i od teraz będzie inaczej. No nie, bo Bóg jest niezmienny. To, co powiedział raz, jest niewzruszone. Niebo i ziemia przeminie, a słowo Jego nie przeminie. Jeżeli powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć, to śmierć musiała nastąpić jako zapłata za grzech. I nie było żadnego wyjścia. I dlatego Chrystus pojawił się, aby zapłacić za grzech. Będąc sam niewinny, mógł zapłacić za każdego człowieka, który od tamtego czasu przyszedł na świat, żyje. To jest coś niewyobrażalnie wielkiego dla nas, ale bez tego fragmentu pism Starego Testamentu trudno byłoby to pojąć. Skąd się to bierze, dlaczego to tak funkcjonuje. I tutaj, bracia, siostry, chciałbym powiedzieć, że znaleźliśmy się w środku tego listu. A autor pisze, główną zaś rzeczą w tym, co mówimy. To, co mówiłem dotychczas, zmierzało właśnie do tego punktu. I to, co będę mówił jeszcze dalej, to będzie opierać się na tym, co teraz chcę powiedzieć. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana. To jest główny temat. Nie arcykapłan Kajfasz, Annaś czy jakiś inny. Już wtedy nie funkcjonowali na pewno. Byli ich następcy. Ale my, chrześcijanie, oni, chrześcijanie, mamy takiego właśnie arcykapłana w Jezusie Chrystusie. To jest główna rzecz.
żeby uświadomić sobie, że nie jesteśmy pozbawieni służby kapłańskiej. A co to jest służba kapłańska? Też mówiłem i kilkakrotnie to do tego powtarzałem. Z jednej strony składać dary i ofiary przed Bogiem, reprezentując człowieka, a z drugiej strony reprezentując przed Bogiem, reprezentując człowieka, wstawia się za tymi, których reprezentuje. Czy to jest tylko w tym miejscu, w 8 rozdziale, w tych pierwszych dwóch wersetach? Nie. Czytaliśmy już kiedyś rozdział 3, pierwszy wiersz, 4, 14 werset, 7 rozdział, 26 werset, gdzie mowa jest o kapłańskiej służbie Chrystusa. Przejdźmy dalej. To, co było dotychczas, właśnie powiedziałem, zmierzało do tego głównego tematu. I to, co teraz odtąd będzie, będzie z niego wynikać, że mamy takiego arcykapłana. To jest jak gdyby taki punkt kulminacyjny, do którego autor doszedł w tym liście, jako temat tego listu. A więc służba kapłańska Jezusa Chrystusa, gdzie zwrócona nasza uwaga jest przez autora na kilka ważnych aspektów. Miejsce sprawowania tego urzędu. Arcykapłan Jezus Chrystus sprawuje swój urząd po prawicy majestatu w niebie. 8 rozdział, 1, 2 werset. Jeszcze raz pokażę, że takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. A więc ta służba odbywa się w prawdziwym przybytku. I to jest ważne, aby również uświadomić sobie, że skończył się czas symbolu, skończył się czas pewnej namiastki. Jezus też mówił, że ludziom mówiono niby w zagadce, niby w domyśle, alegoria, przenośnia, obraz. A do uczniów mówi, ale do was mówię bezpośrednio, abyście mogli zrozumieć, o co chodzi. A oni nawet nie rozumieli podobieństwa na przykład o czworakiej roli, o tym, że ziarno jedno padło na taką glebę, a inne na taką. Ludzie tego posłuchali, coś pomyśleli, a oni później przyszli i mówią, wytłumacz nam to, bo my tego nie rozumiemy. To był obraz czegoś, co dotyczy naszego serca i przyjmowania Bożego Słowa, które jest tym ziarnem. Skończył się czas obrazów. Skończył się czas przenośni. Skończył się czas symboli. Rozpoczął się czas rzeczywisty. To nie jest symboliczne przeżywanie obecności Bożej. To jest rzeczywiste przeżywanie społeczności z Bogiem. Chrystus nie przyszedł po to, aby dokonać dzieła, które nam ułatwi tylko kontakt z symbolami bożymi, boskimi, ale z żywym Bogiem, do którego możemy nawet wołać Abba, Ojcze. To jest właśnie ten rezultat. Skończył się czas symboliki. Dalej, miejsce pełnienia tej służby jest nie ziemia, lecz niebo. A w niebie szczególny punkt, szczególne miejsce, majestat. Co wskazuje na świętość samego Boga, czy przed obliczem świętego Boga. Miejscem pełnienia tej służby jest nie ziemia, lecz niebo. Nie dziedziniec przybytku, lecz przed obliczem Bożym, czyli w miejscu najświętszym w niebiańskiej świątyni. Mocne argumenty, które używa tutaj w stosunku do tych ludzi, którzy być może jeszcze w swoich wyobrażeniach pamiętali, jak udawali się do świątyni, by złożyć taką czy inną ofiarę. Co dalej? Autor zwraca uwagę na postawę, jaką zajmują kapłani, czy zajmuje nasz kapłan, arcykapłan przy sprawowaniu tego urzędu. On usiadł. Czy oznacza to, że nie ma już nic więcej do zrobienia? Czy oznacza to, że właściwie teraz sobie może już tylko siedzieć i nic się nie dzieje? No nie zupełnie tak. Całą swoją uwagę i wszystko to, kim jest i gdzie pełni tą funkcję,
teraz nie koncentruje na niczym innym, jak na wstawianiu się za swoim ludem, za Kościołem, za Tobą, za mną, za każdym z nas, za człowiekiem. Robi to na okrągło. Wyobraźcie sobie kapłana, do którego przychodzi jakaś rodzina, przyprowadzają krowę czy owce i tak dalej. Przedstawiciel rodu kładzie tam ręce, oni ją zabijają, krwią posmarują ołtarz i tak dalej. I ten wyraża swój żal czy w imieniu swojej rodziny i prosi o kapłana o wstawiennictwo przed Bożym obliczem. Ale kolejka jest taka, że jest setki następnych krów do zabicia, owiec, a może czasami były tysiące. Biblia o tym mówi, że tyle było. Było też mnóstwo kapłanów, więc mieli co robić. I tu skoncentrowani na tym obrzędzie, żeby niczego nie przeoczyć, wszystko dokładnie według zakonu, żeby wykonać. Jak później przyszło do przedstawiania wstawienniczej służby, to po pierwsze już byli tak fizycznie wyczerpani. A czy pamiętał o tym, że X prosił o to, a tamten prosił o tamto? Wydaje mi się to rzeczą niemożliwą. Usługujemy we dwójkę w Bielsku kilkusetosobowej grupie i powiem szczerze, że czasami to jest bardzo trudno, aby zapamiętać, kto z jakim problemem się pojawia. No więc to jest właśnie ten aspekt. Natomiast Chrystus nie koncentruje się już w tej chwili na składaniu ofiar. Złożył ją raz na zawsze doskonałą. A teraz? A teraz cała Jego wszechmoc, potęga skoncentrowana jest w służbie wstawienniczej. I kto gdzie? Nie z ziemi do nieba, ale siedząc po prawicy swojego Ojca. Jak gdyby patrząc w twarz, rozmawia z Ojcem na temat każdego z człowieka, który zanosi w wierze swoje modlitwy. To jest coś niepojętego, niezrozumiałego, ale tak znaczącego, co autor tutaj nam odkrywa. To jest kolejny takich z kontrastów, który pokazuje różnicę między służbą kapłanów lewickich, którzy na krótko wchodzili do miejsca najświętszego. Oni tam spędzali bardzo krótki czas, a będąc w nim stali. Tam nie było krzesła, żeby sobie usiedli w tym miejscu najświętszym, tylko stali. I to nie przed żywym Bogiem, ale stali przed symbolami Boga. Mam przygotowaną planszę, ale to będzie na koniec, na pewno nie zdążę, więc następnym razem ją pokażę. Popatrzcie na porównanie z Ewangelią Łukasza. Ta sprawa dotyczy Zachariasza, który był kapłanem wyznaczonym do wejścia do miejsca najświętszego, został ojcem Jana Chrzciciela. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Tu przeskakuję kilka wersetów i 21. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. No bo co się stało? Zobaczył anioła, który mu powiedział o tym, co Bóg przygotował, jak ma, co się wydarzy, że będzie miał syna, że ma mu dać imię Jan, a ten w to nie uwierzył, no więc za nie mówił. No a to trwało, to trwało. A ludzie byli przyzwyczajeni, że kapłan tam wchodzi i za chwileczkę wychodzi. Więc tym bardziej, że po pierwsze było to symboliczne wstawianie się za ludem i było bardzo krótkotrwałe. Jezus pełni swoją funkcję stale. Kontynuuje ją bez przerwy. Nie jest to ograniczone w czasie. Dalej autor zwraca uwagę na rzeczywisty charakter tej służby. Jest sługą świątyni i prawdziwego przybytku. Prawdziwego przybytku. Przypominam, że gdy Mojżesz miał budować przybytek na pustyni, ten namiot zgromadzenia, to Bóg mu powiedział: tylko pamiętaj, abyś wszystko wykonał dokładnie tak, jak według wzoru, który ci pokazałem.
Miał niesamowitą pamięć, bo tych elementów tam było dużo. Kiedyś studiowałem takie, na takim spotkaniu, konferencji, był temat właśnie tego przybytku. Pamiętam, że było 80 palików dookoła w tym ogrodzeniu. Nie pamiętam już, ile było jabłuszek w tym świeczniku. W każdym razie było tego sporo, cała symbolika i znaczenie. Dziś nie będę do tego wracał, ani nie będę tego w następnym wykładzie też po prostu wspominał. To jest coś niebywałego. Chcę tylko to podkreślić, że Mojżesz naprawdę miał co zapamiętać. Ten ziemski przybytek to tylko odwzorowanie tego prawdziwego w niebie. Ten ziemski to taka makieta, to cień, to typ prawdziwej świątyni, która jest w niebie, którą Bóg pokazał Mojżeszowi, aby tak na ten wzór zbudował tutaj przybytek na pustyni, namiot zgromadzenia. Makieta. Na pewno widzieliście makiety, jak wyglądają. One są często w jakiejś skali zrobione, ale to nie jest rzeczywisty budynek. My jak przystępowaliśmy do budowy naszego obiektu w Bielsku, to też mieliśmy zbudowaną makietę i ona była chyba w skali 1 do 100, a zajmowała taką dosyć 1,5 metra na 1,5 metra planszę i to była makieta. Cieszyliśmy się patrząc na tą makietę, ale jakaż różnica jest, kiedy teraz możemy wchodzić do rzeczywistości. To jest nieporównywalne, jeśli chodzi o funkcjonalność, o działanie. Drodzy, a więc ten ziemski to tylko odwzorowanie, to makieta, to cień. Używam określeń, które występują w stosunku do wydarzeń, symboliki starotestamentowej w Bożym Słowie. To typ tego prawdziwego przybytku. Podobne w swoim znaczeniu są wypowiedzi Jezusa, na przykład z Samarytanką, gdy go pyta, gdzie należy chwalić, czy jak należy oddawać Bogu chwałę. Jezus jej rzekł: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie, słyszycie to? Ani w Jerozolimie, a przecież każdy Żyd miał obowiązek 3 razy w roku pójść do Jerozolimy. To był nakaz. Od nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Co dalej? W Dziejach Apostolskich wyznanie Szczepana. Tutaj mowa o tym, kiedy wspomina, że dopiero Salomon zbudował mu dom, nie namiot. Już było coś bardziej trwałego. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego. I jeszcze jeden cytat, czy stanowisko apostoła Pawła dotyczące Kościoła w pierwszym liście do Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I tu chciałbym przez moment jeszcze zatrzymać się. Kiedyś w jednym z miejsc uczestniczyłem w nabożeństwie, w którym ludzie zachęcani byli do tego, aby modlić się, by Żydom udało się wybudować wreszcie świątynię tam na tym miejscu, gdzie jest meczet Al-Aqsa. Że podobno już są kamienie gdzieś tam przygotowane, ociosane, że tylko przywieźć, poskładać, tylko czekają na jakieś trzęsienie ziemi czy coś tam, żeby to zniknęło, co muzułmanie zbudowali. I powiem wam, że przykro mi się zrobiło. Po co Żydom świątynia? Po co im to, co jest ręką ludzką uczynione? Przecież to jest totalny brak znajomości listu do Hebrajczyków. Stare przeminęło.
No tak, ale Żydzi wierzą, że zanim przyjdzie Mesjasz, to będzie zbudowana trzecia świątynia. I ja wierzę, że tak jest. Będzie zbudowana, właściwie jest zbudowana trzecia świątynia. Pierwsza była Salomonowa, druga była Herodowa w czasach Jezusa, ale była budowana już 30-40 lat przed Chrystusem. A trzecia, to Chrystus powiedział, zbuduję Kościół mój, którego bramy piekieł nie przemogą. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? W liście Piotra możemy czytać o tym, że jesteśmy założeni na fundamencie apostołów, proroków, a kamieniem węgielnym jest kto? Jezus Chrystus. A więc to nie jest idea, która... Owszem, człowiek nieświadomy swoich, w co wierzy, ludzie dla jakiejś idei, proszę bardzo, niech sobie kamienie nazbierają i zawożą i niech sobie układają układanki, ale chwała Pańska tam nie stąpi. Bo Bóg nie wstępuje do miejsc ręką ludzką uczynionych. A poza tym po co ta świątynia? Składać ofiary by trzeba było. Bo świątynia nie jest miejscem, tak jak kaplica, domem modlitwy, tylko jest miejscem do składania ofiar. Po co składanie ofiar, jak została złożona jedna, doskonała raz na zawsze? Po co powoływanie i szukanie w rodowodach ludzi, czy się nadają do tego, żeby pełnili służbę kapłańską, czy mają wystarczające, przekonujące argumenty, że są z pokolenia Lewiego, bo tylko tacy mogliby spełniać taką posługę? Jak mamy lepszego arcykapłana, który spełnia swoją funkcję w niebie i to w rzeczywistym przybytku, a nie w jakiejś kolejnej makiecie, kolejnym, nawet w rozmiarach 1:1. Byłoby to tylko i wyłącznie zwykłym kultem, zwykłym jak gdyby takim rytuałem, który nie miałby żadnego znaczenia. I dlatego w kontekście listu do Hebrajczyków ta teza się absolutnie nie broni. Autor wyraźnie podkreśla, że nastał koniec, nastał kres, to się skończyło. Kiedy to pisze? Wtedy, kiedy jeszcze się nie rozwaliło, kiedy jeszcze funkcjonowało. A już pisze o końcu tej posługi, o końcu tego funkcjonowania tej świątyni.